Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. A naszym i państwa gościem Ewa Rawa, lubuski Kurator Oświaty. Dzień dobry, pani kurator. Dzień dobry państwu. Pani kurator uśmiechnięta, dlatego że ferie? Czy po prostu tak, no tak zwykle pani tak się uśmiecha? Zresztą Staram pan... się uśmiechać. A że ferie, to też się cieszę z tego powodu, mm. że uczniowie i nauczyciele mogą trochę odpocząć. Polecamy media społecznościowe Radia Gorzów na Facebooku, także możecie państwo zobaczyć naszą rozmowę, nie tylko, nie tylko usłyszeć. Pani kurator, dobrze, to skoro zaczęliśmy o feriach, no właśnie, to jest taki specyficzny okres kurator. Mówiło o, tej, o tych możliwościach spędzenia czasu. To jest przygotowywane m.in. wspólnie z samorządowcami. Służby wojewody dbają o bezpieczeństwo naszej młodzieży. Warunki za oknem może nie są sprzyjające, no i takie mamy okoliczności. A tym bardziej, że patrząc na nasze informacje, coraz więcej uczniów i dzieci w naszym województwie spędza ferie w tych formach na miejscu, w miejscu zamieszkania. Są to tak zwane półkolonie. Więc mamy więcej dzieci, które zostały jednak w domach, chociaż mają propozycję odpoczynku, takiego trochę innego spędzenia czasu w czasie ferii. Nie tylko w domach i do tego oczywiście bardzo mocno zachęcamy, bo warto ten czas spędzić odpoczywając w inny sposób niż na co dzień. Mm -hmm. Propozycji nie brakuje, wystarczy, wystarczy tylko Sięgnąć nieco informacji więcej. No właśnie na pewno nie warto zostawiać dzieci i młodzież samych sobie przez ten, przez ten okres. Tak, chociaż też uczniowie tłumacząc to, że chcieliby zostać, tłumaczenie jest też takie, że chcieliby odpocząć, tak? A tu znów trzeba wyjść, trzeba na którąś godzinę dojść, ale myślę, że małe dzieci są z tego zadowolone, a warto o tym pamiętać, bo po pierwsze mają zapewnioną opiekę, a po drugie te zajęcia, które, te, te formy, które są organizowane, są bardzo atrakcyjne. W zależności od tego, gdzie dzieci chciałyby chodzić, na jakie zajęcia chciałyby chodzić, rodzice też mogą taką formę wybrać. To są między innymi w Gorzowie biblioteki, to jest między innymi pole golfowe, tych, tych opcji jest naprawdę dużo. Muzeum duża. gorzowskie. Muzeum, tak, e, e, także wszędzie, w szkoły, szkoły też proponują, mhm. czy to są zajęcia sportowe, czy jakieś tematyczne. Pani kurator, a jaki to jest rok dla, dla gorzowskich uczniów, dla edukacji? Rok bez takich przygód, prawda, które mieliśmy w ostatnich latach, na szczęście bez przygód. Rok, który no, jeżeli może da szansę trochę nadrobić materiał. Jeżeli podsumujemy cały rok, no to nie było tak całkiem jakbyśmy chcieli. Myślę o roku edukacyjnym. Tak. Pół roku, które był ten, ten czas, który był, to czas spokoju takiej systematycznej, normalnej, stacjonarnej, najważniejszej pracy, chociaż przez cały czas też z pamięcią o sytuacji na Ukrainie, bo też przecież wiemy i pamiętamy o tym, wspieramy uczniów, ale też mieszkańców. Obywateli Ukrainy, ale też dzieci, które są u nas, bo one przecież zostały. My mamy tyle samo, co przed wakacjami, dzieci w naszych lubuskich szkołach, chociaż trochę zmieniła się forma, bo mamy mniej oddziałów przygotowawczych. Te dzieci, które są z Ukrainy, one zostały włączone do naszych klas, naszych oddziałów i to dobrze. Mhm. Adoptowały się szybko. Taka była też idea, żeby te dzieci włączyć, żeby one mogły funkcjonować tak jak nasze polskie dzieci, żeby też miały możliwość kontaktu z dziećmi polskimi, ale z uczniami naszych szkół i żeby stały się też takimi pełnoprawnymi uczestnikami systemu edukacji. Kończy się właśnie sezon studniówek. Tego roczni maturzyści, to jest rocznik bardzo doświadczony właśnie tymi wszystkimi historiami, o których mówiliśmy dwa lata pandemii. No odbiło na pewno, rzuciło się cieniem na pewno na to, jak, jak młodzież musiała się przygotowywać, jak musiała się uczyć. Słyszymy, że ta matura też może być troszeczkę inna. Tak, i od dawna uczniowie, nauczyciele o tym wiedzą. W naszym województwie, zresztą mam bardzo dobry kontakt z panią dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Odbywały się spotkania z dyrektorami, są szkoleni nauczyciele, egzaminatorzy pod kątem tego, jak sprawdzać matury, te nowe matury, ponieważ od tego roku mamy ten, tą nową funkcję, fórmula Uczniowie są przygotowywani, są przygotowani, wiedzą, od czego będzie się od nich wymagać, ale też po to są te Problem. matury próbne, po których częściowo już jesteśmy, po wszystkie prace, które były prowadzone, też organizacja matur próbnych mają, ma na celu to, żeby uczniów zapoznać z formułą, ze, ze sposobem organizacji matury, więc Myślę, że y, wszyscy ci, którzy powinni, wiedzą i są zorientowani, ale gdyby zdarzyła się taka sytuacja, to ja, że ktoś może mieć wątpliwość, jesteśmy y, do dyspozycji: pracownicy kuratorium, ale i też Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Wszelkie informacje są również na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości czy jakieś pytania, y, zachęcam y, do zainteresowania się, ale też do kontaktu panowały takiego różnego rodzaju obiegowe opinie. Najpierw mówiło się, że ta matura będzie trudniejsza niż te z poprzednich lat, teraz mówi się wręcz przeciwnie, może będzie trochę łatwiejsza, a to jest bardzo względna ocena, subiektywna, co jest łatwiejsze, a no, co Oczywiście, że tak, ale też trzeba pamiętać, że każdy rocznik, który zdaje maturę, no najczęściej uczniowie w znakomitej większości zdają po raz pierwszy, więc to jest dla nich pierwsza matura, więc do niej akurat do tej formy, do takiej organizacji muszą się przyjrzeć. Przygotować do takich wymagań. I po prostu muszą stanąć do wysokości zadania. I ja bym chciała, żeby jak najlepiej, żeby te wyniki były jak najlepsze w naszym województwie. Będziemy trzymać kciuki, podobnie jak za ósmoklasistów. Oczywiście, że tak, bo przecież egzamin ósmoklasisty też przed nami, też w maju, więc też dyrektorzy szkół podstawowych tym razem przygotowują uczniów, nauczycieli. Nauczyciele przygotowują swoich uczniów do tego, żeby jak najlepiej zdać egzamin. Mhm. No właśnie, a czy w tych przygotowaniach pomoże trochę nowy sprzęt, mam tu na myśli o nowych komputerach dla czwartoklasistów, mówił o tym pan minister, słyszymy także zapowiedzi, że po zakończeniu przetargu na laptopy dla uczniów będą także laptopy dla nauczycieli. Cała ta informacja o, o tym, że taki sprzęt zostanie przekazany akurat uczniom czwartej klasy, jest taką bardzo świeżą i niedawną hmm. informacją, więc tych informacji mamy, ta wiedza jest jeszcze nieduża. A ale ale dlaczego że... naj, najważniejsze wiem... pytanie od rodziców, czemu akurat czwarte klasy? W edukacji zawsze, w polskiej edukacji zawsze się podkreśla, ten trudny fakt przejścia takiego progu edukacyjnego uczniów po klasie trzeciej do klasy czwartej. Mm -hmm. I uczeń to jest zmiana bardzo ważna w życiu każdego ucznia. I ponieważ odchodzi od tej jednej pani, pani w edukacji wczesnoszkolnej, jest nauczanie, zaczyna się nauczanie przedmiotowe, ocenianie uczniów, bardzo często też. No jest, może być taka, jest taka możliwość, zmiana, odbywa się to, zmiana grupy uczniowskiej, klas. Więc to jest trudny czas dla ucznia i żeby go wesprzeć w tym przejściu do no, nowego etapu i do nowych przedmiotów, bo też jest, zaczyna się informatyka. Zresztą my zachęcamy do tego, żeby mądrze korzystać ze sprzętu komputerowego. Z komputerów, ze sprzętu tego rodzaju, nie tylko na lekcjach informatyki, ale przecież możemy korzystać, wykorzystując te wszystkie zdalne możliwości. No i to jest też taka, takie wsparcie ucznia w tym trudnym czasie, w przejściu do nowego etapu edukacyjnego. Mhm. A sprzęt dla nauczycieli też, to też wsparcie merytoryczne? Oczywiście, że tak. Nauczyciele, kiedy wchodziliśmy w, w ten zdalny nauczyciel, Mhm. Nauczyciele bardzo często mówili, że muszą korzystać ze swojego sprzętu, że muszą y, wykorzystywać, y, no mogą, mogli u, wykorzystywać sprzęt szkolny, a tutaj będzie taka możliwość, że mogą na lekcjach, ale w pracy też swojej, y, rozwijając się, doskonaląc się mogą, będą mogli korzystać ze sprzętu, y, który otrzymają. Będziemy oczywiście do sprawy wracać, bo to są bardzo świeże informacje, przetargi jeszcze jeden nierozstrzygnięty, drugi jeszcze nieogłoszony, więc będziemy o tym, o tym mówić. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty, gościła w studiu Radia Gorzow. Dziękuję bardzo i życzę bezpiecznych, spokojnych ferii i takiego dobrego odpoczynku i powrotu prawie za dwa tygodnie do szkół. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Rozmowa o dziewiątej. o dziewiątej w Radiu Gorzów.